Niech magiczna moc Bożego Narodzenia przyniesie Państwu radość i spokój. Z okazji świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć życzenia zdrowych i serdecznych chwil w gronie rodzinnym. Niech nowy rok obfituje w sukcesy i szczęście. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski. Prezydent Miasta Piotr Roman. Grudnia, wtorek, ostatni dzień roku. Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa. Poza istotnymi dla miasta i jego mieszkańców sprawami, o których debatują miejscy radni, na sesjach Rady Miasta pojawia się wiele informacji, może mniej istotnych, ale ważnych dla wielu bolesławian. Oto takie ciekawostki z grudniowego posiedzenia Rady. Sesja budżetowa Rady Miasta, podobnie zresztą jak każda inna, obfituje w informacje, które dotyczą codziennej działalności miejskiego samorządu lokalnego. Wiele z nich dotyczy spraw, które są na sesji podsumowywane, choćby pod względem kosztów, które miasto ponosi, wykonując swoje ustawowe obowiązki. Tak było m.in. ze spektakularnymi ewakuacjami, do których doszło we wrześniu tego roku. 3700 zł na obsługę SMS i transportu medycznego w związku z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji na terenie miasta. 2000 zł w związku z pokryciem kosztów obsługi transportu medycznego w związku z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji na terenie miasta, czyli spłacamy rachunki związane z tą ogromną ewakuacją, która była konsekwencją odkrycia ładunków niewybuchów na Dworcu Wschodnim. Na tej samej sesji prezydent opowiedział o swoim spotkaniu z uczniami szkoły podstawowej nr 4, którzy odwiedzili go w ratuszu. Uczniowie ci zebrali już 1144 zł, które chcą przeznaczyć na zakup kaczkomatu, czyli urządzenia, które dokarmiałoby kaczki i łabędzie na stawie przy ulicy Bankowej. To jednak za mało i młodzi ludzie zwrócili się do prezydenta z prośbą o pomoc. I prośba jest, Państwo otrzymacie wszyscy numer konta, każdy z Was, jeżeli będzie uważał to za stosowne. Z tego co wiem, to zebrano już prawie 3000 zł. Brakuje jeszcze około 2, bo trzeba zebrać 5000. Inicjatywa młodzieży jest wspaniała. Myślę, że zwrócimy się też do, ja to pismo przekażę też do Młodzieżowej Rady Miasta. Myślę, że taka akcja na koniec roku będzie czymś dobrym, ale szczególnie należą się podziękowania tym młodym ludziom. Powtarzam, z klasy 7B. Szkoły podstawowej nr 4, która w ciągu dosłownie 20 kilku dni potrafiła zebrać ponad jedną piątą brakującej kwoty. Prezydent poinformował też o decyzji wydłużenia terminu naboru prac do 12. edycji konkursu o nagrodę prezydenta miasta za najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta. W 2020 roku termin ten wyznaczono na 20 października. Dodatkowo też rozszerzono grupę osób uprawnionych do udziału w konkursie na magistrantów i doktorantów z roku akademickiego 2019-20. Nawiązują się samorządowe i biznesowe kontakty między Dolnym Śląskiem a Mołdawią. W ich ramach ma być m.in. rozwijana współpraca w branży winiarskiej. Mołdawianie tym słyną, a dolnośląscy winiarze chcą się od nich uczyć. W listopadzie doszło do pierwszej wizyty samorządowców i przedsiębiorców Dolnego Śląska w Mołdawii w ramach misji gospodarczej. Regionalną gospodarkę reprezentowali przedsiębiorcy z branży winiarskiej, kosmetycznej, spożywczej oraz hotelarskiej i prawniczej. Bardzo obiecująca wizyta, jak każda wizyta zagraniczna, miała na celu po pierwsze poznanie się z samorządami lub przedstawicielami rządu i regionu, a po drugie w każdej takiej wizycie uczestniczy grupa biznesowa. Kilkanaście osób z biznesu uczestniczyło. Pozawierane zostały wstępne, czy rozpoczęte zostały wstępne umowy, pewne przyrzeczenia, dano sobie chwilę czasu na to, żeby te porozumienia podpisać. Przedstawiciele Dolnego Śląska uczestniczyli m.in. w Moldova Business Week, a także w Dolnośląsko-Mołdawskim Forum Gospodarczym zorganizowanym w Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia.
Podczas forum zaprezentowano potencjał gospodarczy Dolnego Śląska, a także wszystkich przedsiębiorców, uczestników misji. Głównym produktem Mołdawii są wina. W delegacji tej było dużo osób, które zajmuje się winami, produkcją win. I muszę powiedzieć, że Dolny Śląsk powoli staje się centrum winiarstwa w Polsce i myślę, że to osiągniemy. A więc olbrzymie doświadczenie, jakie ma Mołdawia. Te rozmowy były naprawdę bardzo obiecujące, ale Mołdawia to biedny kraj, dlatego też kwestia przetwórstwa rolno-spożywczego ma tu ogromne znaczenie. Zdaniem Bartłomieja Zdaniuka, ambasadora Polski w Republice Mołdawii, kontakty nawiązywane pomiędzy polskimi i mołdawskimi przedsiębiorcami od kilku lat dają dodatkowy impuls do rozwoju gospodarczego Mołdawii, ponieważ potrzebne są tam inwestycje w każdym obszarze. Polska, Dolny Śląsk, odpowiada zaś na tę potrzebę. A teraz zapraszam Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Polscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierował samochodem po zażyciu narkotyków. 45-letni mieszkaniec gminy Warta Bolesławiecka zatrzymany został do kontroli drogowej. W jej trakcie policjanci zauważyli, że jego zachowanie wskazuje na stan po zażyciu narkotyków. Mężczyzna przyznał się do tego. Ponadto jego samochód nie miał badań technicznych i obowiązkowego ubezpieczenia. Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bolesławcu, starszy kapitan Robert Miszkiewicz, otrzymał nagrodę decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wyróżnienie przyznane zostało za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z dowodzeniem od 2013 roku specjalistyczną grupą ratownictwa technicznego straży. W minioną niedzielę gminny zespół pieśni i tańca Jutrzenka kolędował w kościele w Tomaszowie Bolesławieckim. Muzycy i chór stworzyli kolędową oprawę do mszy świętej. Poza kolędami polskimi Jutrzenka wykonała też kolędy chorwackie. Zima w pełni i dochodzi już do obniżek temperatury poniżej zera. A to może się wiązać z niebezpieczeństwem zamarznięcia przez osoby, które pozostawają długo na mrozie. Służby apelują do wszystkich, by zwracali uwagę na takie osoby. W razie ich zauważenia należy zaalarmować Straż Miejską bądź Policję. Dzisiaj i jutro na drogach całego kraju prowadzona będzie akcja policji Myśl Trzeźwo, nie siadaj za kierownicą po alkoholu. W jej trakcie prowadzone będą działania edukujące kierowców, jednak nie obędzie się bez sprawdzania ich trzeźwości. Policjanci przypominają przy tym, że w ich jednostkach można bezpłatnie sprawdzić stan trzeźwości. Lepiej więc z tego skorzystać, niż narażać się na srogie kary. Wyznaczone zostały terminy styczniowych posiedzeń Komisji do spraw opiniowania ofert w sprawie realizacji zadań publicznych samorządu miejskiego. 7 stycznia opiniowane będą zadania kulturalne i sportowe. 8 stycznia będzie to pomoc społeczna oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Natomiast 9 stycznia ochrona zdrowia. Wszystkie posiedzenia rozpoczną się o 8 w pokoju 311 Miejskiego Biurowca. Szanse i zagrożenia dla Dolnego Śląska w perspektywie zaplanowanych dużych zmian gospodarczych po niemieckiej stronie pogranicza. To analiza, którą znają już samorządowcy po polskiej stronie tego pogranicza. Na ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Bolesławca zaprezentował dane analizy społeczno-gospodarczej Dolnośląsko-Saksońskiego obszaru pogranicza. To obszar po obu stronach granicy z Niemcami, w którym mieści się także nasze miasto. Procesy społeczne i gospodarcze przebiegają po obu tych stronach odmiennie, choć daje się zauważyć, że w Polsce zachodzą one podobnie, tyle że z przesunięciem czasowym. Zjawiska po Schengen, czyli po tak praktycznej likwidacji granic, te zjawiska społeczne i gospodarcze już nie mają takiej niezależności, ale wciąż jeszcze widać pewne przesunięcia czasowe, jeśli chodzi o zjawiska chociażby depopulacji czy zjawiska demograficzne.
No i też trzeba pamiętać, że nie jest obojętne to, co się dzieje po drugiej stronie granicy. A tam będzie się niebawem dużo działo, ponieważ region ten ma w szybkim tempie odejść od użycia węgla w gospodarce. Proces ten ma trwać do 2038 roku i będzie się wiązał z rządowym wsparciem rekompensującym oraz z wielkimi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi. A to wymagać będzie wielu rąk do pracy. Stanowić to będzie i szanse, i zagrożenia dla polskiej części obszaru tej analizy, bo demografia jest nieubłagana. Natomiast widać wyraźnie, że my praktycznie idziemy w tym samym kierunku, tylko z pewnym przesunięciem czasowym. Że to samo, co się stało w Niemczech, za kilkanaście lat będzie dotyczyło Polski i będzie dotyczyło tego obszaru. Depopulacja jest absolutnie w tej chwili głównym problemem Europy Środkowo-Wschodniej. Ja jeszcze później pokażę Państwu mapę, jak się przewiduje. Polska na przykład za kilkadziesiąt lat z 38 milionów będzie miała około 30 milionów ludności. Po stronie niemieckiej myśli się o uzupełnianiu nieuniknionych niedoborów pracowników poprzez zachęcanie Polaków i pracujących w naszym regionie Ukraińców. A to może się powieść, mając na uwadze takie niekorzystne czynniki w polskiej części pogranicza, jak niższy poziom zarobków. Ale i wśród korzystnych czynników dla Polski w naszym subregionie niewiele jest takich, które są jednoznacznie optymistyczne. Jakie potencjały rozwojowe? Wzrastający poziom wykształcenia ludności, ale też jest problem, bo na tym obszarze nie ma ani jednej wyższej uczelni po naszej stronie. Ja na tym spotkaniu proponowałem, że trzeba coś utworzyć takiego, bo w Görlitz jest wyższa uczelnia, w Bautzen jest wyższa uczelnia, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, z którym pani dyrektor Centrum Wiedzy nawiązała bardzo ścisłą współpracę, jest. Natomiast po naszej stronie nie ma ani jednej wyższej uczelni. To tylko wybrane aspekty analizy, która została wcześniej zaprezentowana na konferencji w Görlitz. Zawiera ona wiele innych danych, które będą musiały być wzięte pod uwagę po polskiej stronie regionu dolnośląsko-saksońskiego. Ale to nie tylko samorządy mają obowiązek ich uwzględniania. Dotyczą one bowiem zjawisk w makroskali, których symulowanie jest już w gestiach państwa i województw. I to była ostatnia informacja tego roku. Kończymy nią 2019 rok. A Państwu życzę w imieniu swoim i całej redakcji wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku. Zatem miłej zabawy sylwestrowej i do siego roku. Do zobaczenia w 2020. System alarmowy za złotówkę na start. Monitorowanie sygnałów włamania i napadów w Twoim domu wraz z reakcją grupy interwencyjnej. Już teraz zapytaj konsultanta, który udzieli Ci wszelkich informacji. Telefon 660 530 349 oraz 662 120 018. Nowo otwarty sklep zoologiczny Centrum Pupila. Tutaj znajdziesz wszystko, co niezbędne dla swojego czworonoga. W ofercie posiadamy karmy bytowe i weterynaryjne, preparaty eliminujące pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, przysmaczki dla psów, kotów, gryzoni, królików, ptaków oraz pokarmy dla ryb. Szeroki asortyment, świetna lokalizacja oraz atrakcyjne ceny sprawią, że naprawdę każdy wyjdzie od nas zadowolony. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Asnyka 7 w Bolesławcu. W nocy z 2019 na 2020 rok temperatura w Bolesławcu wyniesie 1 stopień Celsjusza. W dzień wzrośnie tylko o 1 stopień. Wilgotność powietrza przez całą dobę na poziomie 85%. Zachmurzenie będzie duże i dopiero wieczorem zmniejszy się do małego. Ciśnienie w południe dojdzie do 1035 hektopaskali, po czym powoli zacznie spadać. Wiatr wiał będzie z prędkością do 12 km na godzinę z kierunków południowych.